To jest takie bardzo trudne, kiedy przy rozmowach z rodzinami osób zaginionych spotykamy się z takim pragnieniem, z taką nadzieją na to, że ta sprawa będzie miała szczęśliwe zakończenie. Oczywiście pewnie znaleźlibyśmy takie historie, kiedy ktoś po parunastu czy po paru dziesięciu latach znajduje się żywy, ale wydaje mi się, że tutaj w historii Joasi musiało się wydarzyć coś takiego, co po prostu uniemożliwiło jej powrót. Ktoś pewnie Joasi zrobił krzywdę i dlatego ona po prostu wrócić nie może. Twoim zdaniem Joasia nie żyje? Moim zdaniem Joasi ktoś zrobił krzywdę i ukrył ślady po popełnionym przestępstwie. W poniedziałek zaprezentowaliśmy Wam odcinek poświęcony zaginięciu Joanny Rosiak. To młoda dziewczyna, która blisko 16 lat temu wyszła z domu i do tej pory nie wróciła. Wszystko wskazuje na to, że została zamordowana. Doktor Joanna Stojer-Polańska poświęciła tej sprawie bardzo, bardzo dużo czasu. Dziś chcieliśmy zaprezentować wywiad właśnie z nią. Skąd Twoje zainteresowanie tą sprawą? Dostałam list od mamy Joasi. Mama napisała o zaginięciu, że ciągle szuka swojej córki, że ta sprawa jest nierozwiązana i w tym liście pojawił się taki ogromny pokład nadziei. Nadziei na to, że dowie się, co się wydarzyło, też takiej nadziei na szczęśliwe rozwiązanie, chociaż już nawet taka wstępna analiza tej sytuacji pokazywała, że być może mamy do czynienia z przestępstwem i z tego powodu Joanna jest nadal zaginiona. Mówi, że już wstępna analiza tej opowieści matki sugerowała, że to może być przestępstwo. To był ten impuls, który zdecydował o tym, że ty postanowiłaś się poświęcić tej sprawie? Ten list był bardzo wzruszający, bardzo poruszające była ta prośba o pomoc matki, która ciągle szuka swojej córki, która ma nadzieję na szczęśliwe zakończenie sprawy. Rozmawiałam z panią Marią, pytałam o Joasię, wspólnie z dziennikarzami pojechaliśmy na miejsce, staraliśmy się porozmawiać z tymi ludźmi, którzy znali Joasię, chcieliśmy zobaczyć jej pokój, zobaczyć jej rzeczy, chcieliśmy poczuć po prostu ten klimat tego miejsca, w którym funkcjonowała przed zaginięciem. Chcieliśmy jak najwięcej dowiedzieć się o Joasi. Im więcej takich informacji zdobywaliśmy, tym trudniej było sformułować wersję, co tak naprawdę mogło się wydarzyć. Joasia na pewno miała swoje tajemnice. Nie dzieliła się opowieściami o swoim życiu prywatnym z swoimi bliskimi. Nie miała też wielu przyjaciół, albo z jakichś powodów ci przyjaciele nie zgodzili się z nami rozmawiać, kiedy tam byliśmy na miejscu. I przy poszukiwaniach informacji o Joasi też tak naprawdę na początku nie wiedzieliśmy, na co powinniśmy zwrócić uwagę, bo to taka sprawa, która może być związana z przestępstwem, ponieważ po parunastu latach od zaginięcia nadal nie było żadnej informacji o Joasi. Tutaj nic nie wskazywało na to, żeby ta wersja związana z samobójstwem miała okazać się tą, która sprawę rozwiąże. Natomiast były wersje związane z porwaniem, z ucieczką, z komplikacjami w życiu osobistym Joasi. No i to wszystko było bardzo trudne. Było też czasami trudno nam rozmawiać z osobami, które Joasię znały, bo mówili o tym, że Joasia była osobą bardzo skrytą, że nie wiedzą, jakie były jej pasje, nie wiedzą, na co wydawała pieniądze, nie wiedzą, co robiła w czasie wolnym. I tutaj trudno było taki jednoznaczny obraz tej osoby. Joasia miała dużo znajomych?
raczej nie miała dużo znajomych, natomiast funkcjonowała w grupie, w licznej grupie osób, klientów, z którymi pracowała w ramach firmy pożyczkowej, było bardzo dużo, ale trudno powiedzieć, że to były takie relacje prywatne. Tam kilkadziesiąt albo nawet więcej osób to byli właśnie klienci Joasi. Na pewno też spotykała bardzo dużo osób, kiedy pracowała w barze, kiedy sprzedawała alkohol, kiedy tutaj organizowała też dla innych imprezy, więc na pewno dużo osób ją znało, ale trudno powiedzieć, żeby to były jakieś takie bliskie relacje. Nie znaleźliśmy osoby, która powiedziałaby nam dużo o jej życiu prywatnym. Czyli typ dziewczyny, która pracuje w dwóch miejscach, skryta w sobie, młoda, bardzo pracowita, bo rzeczywiście to wymagało od niej takiego uporządkowanego trybu życia, żeby te prace połączyć, chciała ukończyć studia jednocześnie, więc tutaj miała pewne cele w życiu postawione, dużo pracowała, teoretycznie nie powinna mieć problemów finansowych, a jednak ten wątek kłopotów finansowych się ciągle w jej życiu pojawiał. To jeszcze nie czasy, kiedy udałoby się sprawdzić te wydatki poprzez chociażby wydruk operacji dokonanych kartą, więc trudno powiedzieć, na co przeznaczała gotówkę i dlaczego tych pieniędzy jej brakowało. Natomiast na pewno takie kłopoty w jej życiu się pojawiły. Te kłopoty, z tego co ja wiem, pojawiły się na kilka miesięcy przed jej zaginięciem. Twoim zdaniem, skąd te kłopoty się wzięły? Trudno powiedzieć, skąd te kłopoty się wzięły. Być może Joasia chciała sobie z kimś ułożyć życie prywatne i pewnie poszukiwała partnera, więc tutaj możemy rozważyć, czy mogła kogoś poznać poprzez internet, bo na pewno miała dostęp do portali, do nawiązywania tego typu znajomości. Być może to też był ktoś, kogo poznała w barze, być może ktoś z klientów, tych ludzi, pośród których się obracała, było bardzo dużo, a jednak trudno było znaleźć kogoś, kto by coś więcej o niej powiedział. Oglądaliśmy zdjęcia, na których ona była, próbowaliśmy dotrzeć do ludzi, którzy na tych zdjęciach tam z nią byli. Część z tych osób twierdziła, że Joanna z całą pewnością wyjechała i zerwała kontakty ze swoim otoczeniem. Część osób twierdziła, że na pewno coś złego się stało, bo Joasia nigdy nie zostawiłaby swojej mamy. Taki bardzo niejednoznaczny obraz nam się wyłaniał po tych wszystkich rozmowach. Ty miałaś możliwość poprawnie, jeśli się mylę, po 15 latach odwiedzić pokój, dom, w którym mieszkała Joasia. Mhm. Wiele rzeczy było praktycznie nieruszonych. Co tam zastałaś? No, w pokoju pozostały tak naprawdę wszystkie osobiste rzeczy Joasi. Jej rodzina pozostawiła ten pokój tutaj z nadzieją, że Joasia kiedyś wróci. Stąd też to ich zaangażowanie w poszukiwania. Kiedy byliśmy tam na miejscu, też mieliśmy możliwość rozmowy z jej najbliższymi. W pokoju Joasi były takie rzeczy, z których korzystała na co dzień, płyty, książki, komputer. Nic nie sugerowało tego, że mogła spakować, wyjechać, że jakieś cenne dla niej rzeczy zostałyby stamtąd zabrane. O to też pytaliśmy rodzinę, tak, czy te wszystkie ważne rzeczy dla Joasi nadal są w tym pokoju i one są tam do dzisiaj. Czy w pokoju Asi znalazłaś jakąś rzecz, która ciebie zaintrygowała albo sprawiła, że twoim zdaniem może mieć to wpływ na wyjaśnienie tej zagadki? Te rzeczy w pokoju Joasi wyglądały tak, jakby zostawiła je na chwilę. Tam nic nie wskazywało na to, żeby coś było spakowane, czy żeby przygotowała się do opuszczenia tego miejsca. Natomiast takim ciekawym obiektem na pewno jest komputer, który był używany przez Joasię. Była właściwie jego wyłącznym użytkownikiem. Staraliśmy się odtworzyć, co na tym komputerze jest zapisane. Tam też pojawiły się zdjęcia różnych osób,
na tym komputerze, ale nikt z rodziny Joasi nie rozpoznawał tych osób na zdjęciu. Fakt, że te zdjęcia są bardzo kiepskiej jakości, bo to bardzo małe zdjęcia, to jest 2005 rok, więc to jeszcze nie takie dane cyfrowe, jakie sobie dzisiaj wyobrażamy, ale tak naprawdę ta analiza tych śladów na komputerze jeszcze bardziej skomplikowała nam obraz tej sprawy, bo Joasia mogła też prowadzić życie w cyberprzestrzeni. Co było takiego na tym komputerze, co Ciebie zaskoczyło? Na pewno były tam różne prywatne wiadomości, które kierowała do osób, z którymi być może chciała tutaj sobie ułożyć swoje życie. Być może poszukiwała swojej drugiej połówki. Natomiast niewiele takich informacji dotyczących finansów. To jeszcze nie były czasy, kiedy te rozliczenia finansowe były prowadzone przez internet. I niestety nie udało nam się ustalić, na co Joasia przeznaczała swoje pieniądze. Ty powiedziałaś, że Joasia prowadziła takie życie w cyberrzeczywistości. Najprawdopodobniej poszukiwała tej swojej drugiej połówki, chłopaka. Czy była taka osoba, która w jakiś sposób z Twojej wiedzy spotykała się z Joasią? Joasia najprawdopodobniej spotykała się z Janem, chciała z nim taką relację wytworzyć, ale to na pewno nie było proste ze względu na to, że Jan pozostawał też w relacji z inną kobietą. Joasia na pewno miała plany na przyszłość, to też tutaj pozwala wykluczyć tą wersję związaną z samobójstwem, ponieważ i mama, i ciocia, tak, i jej bliscy mówią o tym, że takie plany miała związane i z wyjazdami, i z zakończeniem swojej edukacji na studiach. Tam na komputerze była też jej praca magisterska, prawie że gotowa, której nie zdążyła obronić. Więc to wszystko pokazywało, że Joasia te plany na przyszłość miała i z jakiegoś powodu nie zdążyła ich zrealizować. Kim był tajemniczy Jan? Jan był człowiekiem, którego znała osobiście, z którym na pewno się spotykała. Natomiast trudno powiedzieć, jak często mogła się z nim widywać i też jakie tutaj mieli względem siebie plany, ponieważ nikt z znajomych, z osób, z którymi Jasia pracowała, nie powiedział nam nic na temat tej relacji. Tutaj to była taka relacja, którą najpewniej nie chwaliła się swoim najbliższym. Czy my wiemy, jak oni się poznali? Nie wiem niestety tego. Wspomniałaś, że Jan był w relacji z inną kobietą. To znaczy, że on miał żonę, rodzinę? Tak, miał żonę, rodzinę. Z tego co wiem, to Joasia była taką osobą bardzo ciepłą, rodzinną, pomagała innym osobom, nie swoim bliskim, nie w kontekście swoich bliskich, natomiast takim osobom, które potrzebowały pomocy, bo o tym wspomina jej mama, jej ciocia angażowała się w pomoc dla dzieci z domu dziecka, tak, co też pokazuje, że miała chyba taką potrzebę stworzenia też swojej własnej rodziny. Czy rodzina Joasi, z Twojej wiedzy i z tego co wiesz, wiedziała o istnieniu Jana? Myślę, że tak, że tutaj taka wiedza była, natomiast na pewno nieco do szczegółów ich relacji. Oni akceptowali tą relację, tą znajomość? Joasia nie chwaliła się tymi swoimi znajomościami. Mam wrażenie, że była taką osobą bardzo skrytą. Z jednej strony była osobą bardzo znaną ze względu na to, że była lubiana przez swoich klientów. Tych klientów miała bardzo dużo, tak, i w firmie, która udzielała pożyczek, i w barze, w którym pracowała. Ale z drugiej strony nikt nie potrafił nam udzielić jakichś bliższych informacji o tym, jaka była ona sama. Tak, wiedzieli, że była, że jest pracowita, że można na nią liczyć, a z drugiej strony tak bardzo mało informacji o jej życiu prywatnym. Wspomniałaś na początku tej rozmowy, że Joasia przed zaginięciem, kilka miesięcy przed zaginięciem, wpadła w problemy finansowe. Z tego też, co nam wiadomo, Jan był osobą, która od Joasi pożyczała pieniądze, miał problem z pracą, ona opłacała mu rachunek za telefon około 1000 zł miesięcznie, jak na tamte czasy, to jest bardzo, bardzo wysoka cena. Czy ty myślisz, że te problemy finansowe Joasi wzięły się właśnie z tej relacji z Janem?
Joasia była taką osobą, która pomagała innym i mogło tak być, że z powodu właśnie zaangażowania się uczuciowego po prostu finansowała czyjś telefon, że opłacała czyjeś długi. To też nie są takie kwestie, którymi mogłaby się jakoś pochwalić, bo pewnie miała świadomość, że no, to nie jest dla niej jakaś szczególnie korzystna sytuacja, zwłaszcza, że naprawdę ciężko pracowała. Tak? Wykonywała tutaj podwójnie tak, czy potrójnie pracę, którą zwykle wykonują osoby w jej wieku, więc no, musiała tutaj mieć jakąś szczególną motywację, żeby tyle pracować, a z drugiej strony te ciągłe kłopoty, tak? bo mieliśmy informacje o tym, że tam były niezapłacone rachunki, że one były płacone po terminie, że tutaj no, też nie wydawała jakoś pieniędzy na siebie, wiemy, że nie borykała się z uzależnieniami, nie paliła papierosów, nie spożywała alkoholu, tak? I tutaj to, tym bardziej pojawiło się pytanie, w takim razie na co szły te pieniądze? Twoim zdaniem Jan wykorzystał słabość Joasi do niego? Mogło tak być, że wykorzystał właśnie tą słabość, tak to, że była taką osobą, która chciałaby pomóc. No i być może to wpędziło ją właśnie w taką spiralę długów. Tak? Wtedy być może jeszcze takie pojęcia nie funkcjonowało, natomiast mam wrażenie, że Joasia czegoś takiego doświadczyła, jak spirala długów. Po zaginięciu Asi Jan pojawia się, z tego co wiem, w jej domu rodzinnym, przychodzi do jej mamy. Jak wygląda to spotkanie, z tego co to by się udało ustalić? Mama Joasi mówiła o tym właśnie, że pojawił się ten mężczyzna, mówił, że spróbuje się dowiedzieć, w jakich okolicznościach Joanna zaginęła i że tymi informacjami się później podzieli z rodziną Joasi. Później miał powiedzieć, że nie udało mu się tego ustalić. No i więcej w życiu rodziny Jaśnie się nie pojawił. Ty miałaś okazję z nim porozmawiać? Nie, w momencie kiedy zainteresowałam się tą sprawą, Jan już nie żył. A w jakiś sposób próbowałaś dotrzeć do jego znajomych, rodziny? Z nim porozmawiać? Próbowaliśmy takie informacje uzyskać, dowiedzieliśmy się o problemach z alkoholem, które miały w jego życiu występować, też o problemach w życiu rodzinnym, no, co tutaj też może rzutować właśnie na te wersje związane z zaginięciem Joasi. Z twojej wiedzy te problemy alkoholowe, one pojawiły się po zaginięciu Joasi? Trudno powiedzieć, kiedy te problemy się pojawiły. Być może tutaj też Jan był osobą, którą Joasia poznała w pracy, czyli w barze. Tutaj tak mogło to ich spotkanie przebiegać. Tak, pytałeś o to, czy wiem, jak się poznali. Nie wiem tego na pewno, ale taka jest prawdopodobna wersja. Więc być może te problemy z alkoholem były już wcześniej. Wiem też, że pojawiła się taka informacja, że Jan obiecał Joasi, że zostawi dla niej żonę i to miało nastąpić kilka tygodni przed zaginięciem Joasi. Ostatecznie z tego się wycofał. Co ty o tym myślisz, albo co wiesz o tej sytuacji? To bardzo, bardzo trudno ustalić szczegóły dotyczące tej relacji ze względu na to, że tutaj nie ma ani telefonu komórkowego, gdzie można by sprawdzić właśnie SMS-y, które ze sobą wymieniali. Ten telefon zaginął wraz z Joasią, a w jej pokoju no, nie było czegoś, co rzuciłoby jakieś światło jeszcze właśnie na tą sprawę. To też były czasy, kiedy ludzie pewnie więcej informacji wymieniali podczas spotkań niż przez telefon czy internet, więc bardzo trudno to odtworzyć po tylu latach. A to, co było też takie zaskakujące, to, że niektórzy znajomi Joasi nie chcieli się z nami spotkać, kiedy byliśmy w mieście, w którym mieszkała, że tutaj no, nie chcieli o Joasi porozmawiać, że tak jakby milczeli. No i pytanie dlaczego? Oni w jakiś sposób mówili, dlaczego nie chcą się spotkać? Tłumaczyli to?
Czasami udało nam się uzyskać telefon komórkowy do osób, które miały znać Joannę i kiedy dzwoniliśmy, to osoby nie zgadzały się na spotkanie, nie tłumaczyły tego. Czasami pojawiały się informacje, że nic nie są w stanie nam powiedzieć albo że po prostu nie chcą rozmawiać. To też było właśnie takie dziwne, że po tylu latach ktoś nie chce tej sprawy wyjaśnić, że nie chce dać tej sprawie szansy na to, żeby dotrzeć do prawdy. Nie wiem, z jakiego powodu te osoby nie chciały tutaj z nami się spotkać, natomiast nam bardzo zależało na tym, żeby jak najwięcej o Jasi się dowiedzieć, bo to jej życie prywatne jest owiane dużą tajemnicą. Nie wiemy tutaj wiele o tych jej relacjach, o tym, jakie miała właśnie plany w swoim życiu prywatnym. I nie udało nam się natrafić na takie osoby, powiedzmy z jej czasów szkolnych, tak, czy tutaj z pracy, które podzieliłyby się z nami takimi informacjami. Część osób wyjechała, tak, nie było ich już w tym mieście, nie mieszkają już w Stargardzie, więc też są trudno dostępni. Być może też część osób tutaj preferuje taką wersję, że Joasia wyjechała, bo z taką wersją też się spotkaliśmy. Pamiętam zaskoczenie pewnej dziewczyny, którą spotkaliśmy. Ona powiedziała, że jest przekonana, że Joasia żyje gdzieś za granicą. Natomiast tutaj nie znaleźliśmy niczego, co potwierdzałoby taką wersję i niczego, co wskazywałoby na to, że takie mogła mieć plany związane z wyjazdem, z tym, żeby swoje życie ułożyć jeszcze raz. A czy myślisz, że te osoby nie chciały z wami rozmawiać, bo mogą się czegoś bać? Trudno powiedzieć, czy mogą się kogoś bać, czy czegoś, natomiast to, że tak mało o tej osobie wiadomo, jest zastanawiające, bo wydaje mi się, że w takich sprawach dotyczących zaginięć ludzie raczej chętnie rozmawiają, a jeśli już ktoś z nami rozmawiał, to czasami to było przedstawienie Joasi w zupełnie różnym świetle. Ktoś mówił, że była osobą bardzo pracowitą, a z drugiej strony ktoś mówił, że wręcz przeciwnie. Także że tutaj nie mogliśmy sobie wyrobić zdania, także że mieliśmy trudności z ustaleniem tego jej rytmu życia, żeby dowiedzieć się, jak wyglądały te ostatnie tygodnie przed zaginięciem. Ja jeszcze wrócę do tego naszego Jana. Wy pojechaliście do miejscowości, z której pochodziła Joasia. W ciągu kilku dni udało wam się ustalić bardzo, bardzo dużo informacji na temat Jana. Natomiast co w sprawie Jana zrobiła miejscowa policja i czy z twojej wiedzy policjanci z nim rozmawiali? Nie mam takiej wiedzy, czy taka rozmowa była. Natomiast to, co się dowiedzieliśmy, to wszystko dzięki zaangażowaniu rodziny, bo rodzina Joasi bardzo chciałaby poznać prawdę. Bardzo to jest dla nich ważne, żeby dowiedzieć się, co się wydarzyło. Joasia była bardzo związana ze swoją mamą i taka wersja związana z ucieczką, tak, z rozpoczęciem życia na nowo, wydaje się tutaj bardzo nieprawdopodobna. A to, że zaginęła tak po prostu, że mamy do czynienia z takim zaginięciem, takie rozpłynięcie się we mgle, tak? Ktoś wychodzi z bloku, jest widziany przez sąsiadów, ma wrócić do pracy i już nigdy się nie pojawia. Tak? To wiemy, że takie sytuacje nie mają miejsca, tak? Nie można się po prostu rozpłynąć we mgle. Coś złego się musiało wydarzyć, coś, co spowodowało, że ja się po prostu nie może wrócić. Ty rozmawiałaś z mamą Joasi. Ona też powiedziała do was takie zdanie, że liczyła na to, że wy jej przyprowadzicie córkę. Mhm. Ty myślisz, że po tylu latach, to już ponad 15 lat, Joasia gdzieś może być żywa? To jest takie bardzo trudne, kiedy przy rozmowach z rodzinami osób zaginionych spotykamy się z takim pragnieniem, z taką nadzieją na to, że ta sprawa będzie miała szczęśliwe zakończenie. Oczywiście pewnie znaleźlibyśmy takie historie, kiedy ktoś po parunastu czy po parudziesięciu latach znajduje się żywy, ale wydaje mi się, że tutaj w historii Joasi musiało się wydarzyć coś takiego, co po prostu uniemożliwiło jej powrót. Ktoś pewnie Joasi zrobił krzywdę i dlatego ona po prostu wrócić nie może. Twoim zdaniem Joasia nie żyje?
Moim zdaniem Joasi ktoś zrobił krzywdę i ukrył ślady po popełnionym przestępstwie. W poniedziałek zaprezentowaliśmy Wam odcinek dotyczący zaginięcia Joasi Rosiak. Dzisiaj kontynuujemy tą opowieść poprzez wywiad z dr Joanną Stojer-Polańską. Również twórcy krakowskiego Archiwum X przygotowali analizę kryminalną tej sprawy. Tego wszystkiego by nie było, gdyby nie Państwa wsparcie na Patronite. Bardzo dziękujemy za każde wsparcie. W sposób szczególny chcemy podziękować Pani Justynie Mazur, Pani Paulinie Ogrodowczyk, Pani Bernadecie Nakielskiej oraz Panu Radosławowi Orłowskiemu i Panu Bartoszowi Siwek. Ale dziękujemy także każdemu z Was za to, że jesteście, że dzielicie się z nami swoimi spostrzeżeniami. Ogromne, wielkie dzięki.